Cześć, właśnie lecę na siłownię, więc postanowiłem dla Ciebie nagrać krótkie wideo. Zauważyłem po mailach od Was, że łapiecie się na jednej rzeczy. Podchodząc do kobiety, czujecie się nie jak zwycięzca, tylko jak ofiara. I to jest właśnie podstawowy problem, żeby czuć się jak zwycięzca, czuć się jak nagroda, podchodząc do dziewczyny, a nie czuć się jak facet, który z góry podchodzi do niej jak przegrany, jak ofiara, no i jak taki żul prosi, żebrze o numer. Wtedy to podejście nigdy nie będzie miało takiego efektu, jakie byś chciał, żeby miało, no bo Ty nie będziesz się tak przy niej czuł, a dziewczyna momentalnie po Twojej mowie ciała, po sposobie zachowania oceni, że Ty wcale nie jesteś pewny siebie, że Ty coś ściemniasz i tak dalej, więc wyrób sobie taki nawyk, że myślisz o sobie jak o nagrodzie z dziewczyną. Wtedy też zaczniesz w inny sposób z nią rozmawiać. Nie zaczniesz przywiązywać uwagi tylko do tego, żeby ta rozmowa odbywała się w poważny sposób, ale także będziesz z nią rozmawiał w zabawny sposób, z dystansem, z humorem, będziesz robił sobie jaja, dziewczyna zacznie dużo lepiej reagować. Wiele facetów popełnia ten błąd i rozmawia z dziewczyną zbyt poważnie, dlatego też nie ma efektów, tak? Więc warto, żebyś to sobie uzmysłowił i wziął się do działania. I tak samo przed randką, zanim zaczniesz jakąkolwiek randkę, zanim zaczniesz jakiekolwiek spotkanie z dziewczyną, najpierw poczuj się jak król, a nie ofiara. To jest pierwsza rzecz. Poczuj, wyobraź sobie sytuację, kiedy wychodziło Ci z dziewczynami. I wtedy myślę, że te interakcje z kobietami też będą wychodzić dużo lepiej, ponieważ Twoja forma komunikacji z kobietą będzie inna. Nawet jak zadzwonisz do dziewczyny, to nie powiesz jej, musimy się spotkać jutro. Nie pokażesz desperacji, tylko powiesz, możemy się spotkać, tak? I ona wtedy zobaczy, że Ty jesteś gościem, który tak naprawdę nie ma ciśnienia na to spotkanie i oczywiście może do tego podejść dużo bardziej ochoczo i może to wszystko wyjść dużo, dużo lepiej. Poza tym możesz sobie też wyrobić taką technikę przy podejściu do dziewczyny, która mi często sprawdzała się naprawdę fantastycznie. Na czym polega ta technika? No ona polega na tym, że podchodzisz do dziewczyny, uśmiechasz się i pytasz, jak masz na imię, tak? Robisz pauzę, szeroko się uśmiechasz, patrzysz jej w oczy, no i wtedy dziewczyny często odpowiadają, jak mają na imię, a Ty po jej słowach, jak dowiesz się, jak ma na imię, jak Ci powie, że ma Kasia czy Monika, Ty wtedy mówisz, wiedziałem i się uśmiechasz. Tego typu zachowanie często powoduje, że dziewczyny się uśmiechają i potęgujesz dobre emocje na początku, więc jeśli czegoś takiego nie próbowałeś, to możesz sobie spróbować. W klubach nie wiem, czy to będzie dobrze działało. Też możesz spróbować, ale na pewno na ulicy, na pewno w dzień dziewczyny będą się uśmiechać. I zauważ, że wtedy też nie wychodzisz z tej ramy, że jesteś zdesperowany, czy że robisz coś na siłę, tylko po prostu zagadujesz, dziewczyna się uśmiecha do Ciebie i już ma szansę dużo więcej zainwestować, więc popróbuj sobie coś takiego, bo naprawdę fajnie to się sprawdza i dziewczyny też dobrze reagowały, jak do nich podchodziłem i w ten sposób zaczynałem rozmowę.